Symboliczny moment na budowie drogi ekspresowej S1, która docelowo połączy lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. W poniedziałek przy pomocy ładunków wybuchowych została przebita pierwsza nawa drugiego tunelu w ciągu drogi na tzw. obejściu Węgierskiej Górki. Cała inwestycja ma być gotowa najwcześniej w maju 2024 roku. Paweł Jędrusik. Uwaga, pani się! Jeden z tuneli w Węgierskiej Górce został już przebity, ale to nie koniec, bo teraz do pracy muszą wejść koparki. Droga S1, która jest nazywana obejściem Węgierskiej Górki, ma zapewnić bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała, granica polsko-słowacka. Ma też duże znaczenie dla samej Węgierskiej Górki. Dlatego, że cały ruch ciężki, ruch tirowski, który w tej chwili blokuje nam centrum Węgierskiej Górki, po prostu przejdzie na tę drogę. Jeżeli przejdzie na tę drogę, odblokuje się nam, powiedzmy, gmina, ale to jest jedna uciążliwość, a następna uciążliwość to jest uciążliwość związana z samą budową. Bo oczywiście no, trzeba tę ziemię stąd wywieźć, trzeba materiał budowlany dowieźć i to wszystko się nam potęguje do tego stopnia, że gmina Węgierska Górka to jest po prostu jeden wielki plac budowy. Tunel, który dzisiaj został przebity, nosi roboczą nazwę TD21. Teraz przed wykonawcą inwestycji prace związane z drążeniem drugiego tunelu TD2. I po tym momencie rozpoczniemy już prace związane z budową zasadniczą. One się już rozpoczęły na tunelu TD1 od półtorej miesiąca. Powinniśmy zakończyć tunel TD1 do końca roku, który jest krótszym tunelem 700 metrów, a tunel TD2, który dzisiaj stoimy i który kończymy drążenie, w sierpniu się przebijamy. Do grudnia powinniśmy wydrążyć i zrobić reprofilację. Rozpoczną się prace z budową zasadniczą od stycznia przyszłego roku. Tunel, który dziś udało się przebić, ma prawie kilometr długości. Przybywa w Polsce dróg ekspresowych, autostradowych, dróg szybkiego ruchu, jaka tutaj właśnie jest budowana. Polskie drogi stają się dzięki temu coraz bardziej bezpieczne. Koszt budowy odcinka S1 z Przybędzy do Milówki to około 1 400 000 000 zł. Inwestycja ma się zakończyć mniej więcej w połowie przyszłego roku.